Pewnego dnia, gdy Lolo wyszedł z domu, zobaczył przed nim masę różnych zadymiarzy. El Primo, czyli z pistoletem, Bajka, Kolta i wielkiego, ogromnego Franka z wielkim młotem. A także zobaczył masę różnych TNT, które wyglądają bardzo groźnie. Postanowił ich wysadzić. Oglądajcie koniecznie do końca, bo na końcu wysadzimy wielkiego Franka. Ale mamy dzisiaj piękny dzień, słoneczko świeci, jest bardzo cieplutko, a ja sobie siedzę na moim nowiutkim łóżeczku, w moim nowiutkim domku. Patrzcie, co tutaj mam. Mam tutaj ubranka, mam tutaj nawet kanapsiki i mam tutaj mój komputer z wiatraczkiem, żeby móc sobie grać na komputerze. Ale wiecie co? Coś mi tutaj nie pasuje, bo zobaczcie, co się pojawiło przed moim domkiem. Przed moim domkiem są ci jakieś dziwne TNT. Czy wy to widzicie? To nie wygląda normalnie. Muszę wyjść z mojego domku jak najszybciej i zobaczyć, co tutaj się takiego stało, bo to nie jest normalne. Co to jest? O jacie! Czy wy to widzicie? Przecież to jest wielki El Primo. Zobaczcie, jaki on jest duży, a jaki ja malutki. Patrzcie tylko to. Ja tutaj stoję, a on jest za mną i ja nie mogę, jaki on jest ogromny. Czy wy kiedykolwiek widzieliście takiego wielkiego El Primo w Minecrafcie? Bo ja nigdy. I wiecie co? I trzeba będzie to przetestować. Zobaczcie. Wielki El Primo. I tutaj mamy również Kolta z takimi pistoletami. O, i co to robi Frank? Ej, Frank, ty jesteś chyba za duży. Jesteś dużo, dużo większy niż twoi koledzy. I zobaczcie tylko na jego wielki młotek. Przecież jakby on uderzył mnie tym młotkiem, to bym padł normalnie w sekundę. Nie, wiecie co? Musimy się na nich wszystkich zemścić. I dzisiaj zrobimy zemstę na złych zadymiarzach z Brawl Stars. Patrzcie to. Tutaj jest nawet Shelly. Shelly ze swoim pistoletem i tam z tyłu widzę Spike'a. O, jacie, to jest super pomysł, żebyśmy my przetestowali. No, nowiusieńkie, nielegalne TNT, zobaczcie, takie niebieskie, zielone, pomarańczowe, takie ze znakiem zapytania, czekamy, co to może być. I zobacz, jakiś big TNT, jakieś takie dziwne, i co? To zmienia kolory, to musi być jakieś super. Dobra, wiecie co, weźmiemy sobie na początku zwykłe TNT, muszę przetestować, jak ono w ogóle będzie działać. Weźmy sobie zapalniczkę i chodźcie, może pójdziemy zniszczyć sobie pistolet Colta, a potem pójdziemy do El Primo, aż do wielkiego Franka. Patrzcie to. Spróbuję wysadzić tutaj mały pistolecik Kolta i... Ej! Ten TNT jest bardzo słaby. Ono nic nie zniszczyło. Muszę go dać dużo, dużo więcej, bo tak to nie będzie nam ciężko to wszystko powysadzać. Patrzcie teraz to. I bum! Ej! O nie! On ma tutaj nielegalny blok Bedrock! Jak to jest możliwe, Kolt, że ty masz pistolety z Bedrocku? Nigdy wcześniej nie widziałem, że ty miałeś pistolety z Bedrocku. Pewnie dlatego jesteś takim dobrym zadymiarzem. O jacie, patrzcie to. Muszę teraz to wszystko zniszczyć. Ale to TNT jest zbyt słabe. To mi TNT mi się w ogóle nie podoba. Ja chcę jakieś dużo lepsze TNT. Patrzcie to. Weźmiemy sobie TNT razy 5. To TNT na pewno to wysadzi. Patrzcie to. Pyk, pyk, pyk. I wysadzamy to w tej sekundzie. Patrzcie tylko to. Jak to walnie i... Ej! Myślałem, że to bardziej walnie. O nie, 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 kot. Tak mnie się nie bawimy. Musimy zniszczyć sobie głowę. Patrzcie teraz to. Wysadzimy mu normalnie jego czuprynę. Jego czerwone włosy mu wysadzimy. Patrzcie to. Stawiam jedno TNT i pum! I patrzcie teraz to. W tym momencie kult będzie miał... Nie będzie miał już takiej pięknej czuprynki. Patrzcie to, jo! Ale to rozwaliło bardzo dużo bloków. Ja nie mogę, dobra, patrzcie tylko to. Porozstawiamy może w te dziury, które się zrobiły. Ja, oj, oj, o nie, o nie, o nie. Wysadziło się, to się wszystko wysadzi. To się wszystko wysadzi. Patrzcie to. Jo, niszczymy mu wszystko. Całą głowę Kolta niszczymy. Panie Kolcie, to jest twój koniec. Patrzcie to, Kolt już nie ma połowy głowy. Panie Kolcie, patrz to, teraz więcej tego TNT, ale to nie jest wszystko, bo my użyjemy zaraz TNT razy 20 i skończy się tutaj zabawa, panie Kolcie. Patrz to, pu, 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 jak to leci? O nie, to spadło na ziemię, zniszczyło to nam podłogę. No
nie, na naszym świecie. Kurczaczki, kurczaczki. Wiecie co? Musimy wziąć lepsze TNT. Co wy na to? Bierzemy TNT razy 20. I wiecie co? I może weźmiemy sobie jakieś takie dziwaczne TNT. Na przykład TNT... niech będzie... O, niech będzie... To! Niech będzie Rainbow Firework TNT. Patrzcie to. Wysadzimy sobie tylko jedno TNT. I patrzcie tu. Ej! Ona leci do góry! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Tu spadły kolorowe bloki wszędzie. Ja nie mogę. Ale nie, 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 panie Kolcie. Ja tutaj stawiam TNT razy 20 i to będzie twój koniec. Patrzcie tylko to. Wszędzie stawiamy TNT razy 20. To już nie będzie tutaj zabawy, panie Kolcie. Tutaj jest twój teraz koniec. Wielki koniec. Patrzcie to. Wysadzamy mu łapkę. Wysadzamy mu ręczkę. I patrzcie teraz co. Dobra. Szybciuteńko. Stawiamy to. Stawiamy to. Stawiamy to. Stawiamy to. I muszę zobaczyć tylko jak to wybuchnie. Jak to wybuchnie mu ta ręka. O nie. Patrzcie to. I zaraz to wybuchnie. Zaraz to po prostu tego nie będzie. Wow! Jak to wszystko wybuchło! Oh my god! Patrzcie teraz to! Normalnie... Ej, co tu jest? Jakiś ślad? Oh, wow! Co tu się dzieje? Ten kot normalnie zniszczył cały świat dookoła! Jakie to było superanskie! Ja nie mogę! Cały kult został w tym momencie zniszczony! O, tutaj kolejne TNT jakieś malutkie zostało! Ale to nic po tobie, bo zaraz zniszczymy El Primo, papa kulcie! Myślę, że już zniszczony! I więcej mi krzywdy w Browsers nie zrobisz! Dobra, idziemy szybko do El Primo! Panie El Primosie, kiedyś ciebie bardzo lubiłem, ale wiesz co, zagram ci teraz na nosie, ha ha ha! I zniszczę mu malutkie TNT na jego nosie i patrzcie, to El Primo nie ma nosa! Ale on jest w środku piekielny! O nie, 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 panie El Primo, tak się nie będziemy bawić! Ja muszę ciebie wysadzić nowym TNT! Weźmiemy sobie jakieś może takie ciekawe TNT dla pana El Primosa, niech będzie Eating TNT, jestem ciekaw, co on zrobi. Czy ono zje całego El Primosa? Patrzcie to! Już w tym momencie wysadzamy to TNT! I co się teraz wydarzy? To TNT, oj, bardzo długo wybucha. Ono wybucha niesamowicie długo. To będzie chyba jakaś wielki bum bum bum. Patrzcie, jak długo trzeba czekać. To chyba będzie koniec pana El Primosa. I nic z niego nie zostanie. El Primo? Co tu się stało, panie El... El Primo! Ej! To zniszczyło ci głowę, ale cały czas jesteś cały. Bardzo mi się nie podoba to TNT. Ono było bardzo słabe. Ale na pewno znajdę zaraz jakieś TNT, które ciebie pokona. O, na przykład Vol TNT. Będziesz teraz cały z wełny. Patrz teraz to. Vol TNT. I zobaczymy, co się teraz wydarzy. Wszystko się zamieni. Wełna! Let's go! Patrzcie teraz tu! Normalnie cały El Primo będzie teraz wełniany, jak Lolo. Będzie miał taką ładną, żółtą wełnę. Patrzcie teraz to, zaraz to wybuchnie i wszystko jest teraz kolorową wełną. O, ja ci nie mogę, to jest naprawdę moje chyba ulubione TNT. Ale panie El Primo, co ty myślałeś, że dam ci spokój? Nie, 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 nie! Wysadzam 20 TNT na twojej głowie za 3, 2, 1... TNT! O, nawet będziesz miał więcej TNT! O nie, panie El Primo, zaraz będziesz miał po głowie. Patrz teraz tylko to! To TNT zniszczy ci całą głowę. I co, panie El Primo? Warto było? Warto było? Nie było warto! Nie było warto! Patrzcie to, odpalamy kolejne TNT! I teraz normalnie to będzie całe zniszczone! Ja nie mogę, patrzcie to, El Primo już ciebie nie ma! Ale El Primo, co ty myślałeś, że dam ci spokój? Pomarańczowe TNT El Primo zaraz zniszczy wszystko! Patrzcie to! To jest niesamowicie silne TNT! Razy 100, czajcie to, 100 TNT w jednym TNT, bo to jest niesamowicie dużo, to prawdopodobnie zniszczy całego El Primo, muszę tylko uciekać, żeby nic mi się nie stało i patrzcie teraz to, za chwilę skończy się żywot El Primo i go już tutaj po prostu nie będzie, wow! El Primo! El Primo, patrz sekundę i co El Primo? Warto było mnie tutaj pojedynkować w Brawl Stars? Nie było warto, Lolo cię teraz pokonał w Minecrafcie, ale jestem super.
Ale zobaczcie, tutaj się patrzy na nas jakaś Shelly. Shelly, Shelly, twoja broń zaraz normalnie przepadnie. Wezmę sobie jakieś ciekawe TNT, na przykład wezmę sobie TNT o nazwie. Co tutaj możemy wziąć? Jakieś takie fajne TNT, które będzie pasowało do ciebie. O, będziemy mieli freeze TNT, czyli prawdopodobnie ciebie zamrozimy. Hahaha, patrzcie to. TNT freeze, tu. I wszystko będzie zamrożone. I to jest twój koniec. Dobra, twój pistolecik już mi nic nie zrobi. I w tym momencie będę mógł go sobie normalnie tutaj pokonać. Patrzcie, to TNT Arrow. Co tu się wydarzy? Czy to będzie wielka jakaś bomba? Wow! Czy wy to widzieliście? Tyle strzał w jednym miejscu. Niesamowite, to było superanckie. Ale to nie jest takie. Patrzcie teraz to. Ja mam lepsze TNT. To TNT spowoduje, że twój pistolet zniknie w sekundę. Patrz tylko to. Używamy takiego TNT. Nazywa się Digging TNT. Ej! To wykopało tylko dziurę w dół. Bardzo słabe to TNT. Myślałem, że będzie lepsze. O nie, a może Toki TNT? Ja chcę przetestować i zniszczyć twój głupi pistolet, który robi mi dużo krzywdy. Musimy przetestować to! O kurczę, blaszka, to było super. Ale mimo wszystko muszę użyć chyba 100 TNT na tobie, żeby twój pistolet już nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Patrzcie tylko to. Używamy TNT i patrzcie zaraz to. Ten pistolet zniknie z powierzchni ziemi na 3, 2, 1 i bum, bum, bum. Ej, no wypuchaj TNT, czemu tak długo wybuchasz? My chcemy szybciej wybuchać! Wow! Ja nie mogę, cały pistolet został zniszczony w sekundę. No to proszę cię bardzo, i co, teraz się pewnie boisz? Bo mam mocne TNT, które zniszczy cię w sekundę. I wiesz co, i właśnie to chcę zrobić. Postawimy ci na czubku głowy 100 TNT. To będzie coś, to będzie coś. 100 TNT teraz jest na głowie. Shelly i Shelly w tym momencie zostanie zniszczona. Jej głowa cała wybuchnie, po prostu wybuchnie i nie będzie jej głowy. Ej, twoja głowa przetrwała atak mojego TNT. Nie, tak się bawić nie będziemy. Musimy użyć super nielegalnych TNT. Patrzcie teraz to, weźmiemy sobie może jakieś TNT, które na pewno spowoduje, że nic się nie stanie. Nic się nie stanie, wiesz co? Może weźmiemy sobie takie TNT, które nazywa się Extinction. To jest jakaś bardzo dziwna nazwa, więc sobie to musimy tutaj postawić i musimy zrobić coś takiego. I mam nadzieję, że ta czaszka, która jest na tym TNT... To TNT nawet mnie pokonało, ale nie pokonało Shelly! Bardzo mi się to nie podoba, bo Shelly powinna zostać zniszczona. I więc tak się nie będziemy bawić. Musimy wziąć TNT, który na pewno ciebie zniszczy. Patrzcie, to Meteor Storm. I teraz weźmiemy sobie zapalniczkę, żeby sobie to TNT odpalić. Ha, ha, ha. Już tutaj stawiam w tym miejscu. I normalnie będziesz miała teraz ogromny problem. Teraz za 3 sekundy stanie się twój wielki... Koniec? O nie, meteory spadają na wszystko dookoła! No nie, czy tylko wszystko ucierpi, tylko nie Shelly! Shelly, nie, biedny Spike, Spike'u! Wszystko niszczy mój domek, no nie! Jest ogromny, ogromny problem, nawet Frank już troszkę ucierpiał! Ja nie mogę, to TNT jest zbyt mocne, ono niszczy wszystko dookoła! Ale Shelly, Shelly przetrwała, mi się to bardzo nie podoba! Nie! Shelly, tak być nie może, używam 100 tobie teraz, w tym momencie 100 TNT! I używam je 2 razy, żeś wybuchła jeszcze bardziej, a meteory zniszczyły nam bardzo dużo innych rzeczy i to mi się bardzo nie podoba. Zobaczcie, to wszystko jest zniszczone i to jest za karę, Shelly, że to TNT przetrwało ciebie, ale zniszczyło wszystko dookoła, nawet dom Papilona został zniszczony, został tylko kawałek domu Bola. No dobra, to mi się nie podoba, ale zobaczcie, jak to wygląda, co to jest, panie Spike'u, twoja kolej. Teraz normalnie pokonam ciebie w tej sekundzie. Patrzcie teraz to. Weźmiemy sobie inne TNT. Weźmiemy sobie Spiral TNT. To TNT na pewno ciebie zniszczy, panie kaktusiku. Już nie będziesz kuł nas swoimi kolcami. Ja teraz biorę takie TNT, które zniszczy ciebie w sekundę. Ale dlaczego w tym... O jacie. Patrzcie, to TNT niszczy... O nie, myślałem, że zniszczy bardziej. Ja mam pomysł. Posadzimy je od samego dołu. Jak najwięcej tego TNT. I to TNT wybuchnie i zniszczy całego Spike'a. Patrzcie teraz to. Lecimy... O nie, dobra. Lecimy.
I patrzcie teraz, to TNT będzie wysadzać całego Spike'a od środka! Jo, nie mogę, Spike'u! Ciebie już tutaj za chwilkę nie będzie! O nie, nie, nie! Cały Spike został wysadzony! A co to jest mała kuleczka? Już jej zaraz nie będzie, bo użyję na ciebie 100 TNT, które wybuchną w ułamku sekundy i zniszczą tą małą kuleczkę, która jest prawdopodobnie kaktusikiem. Panie kaktusiku, już niszczę swoją kuleczkę i jej zaraz tutaj nie będzie! Patrzcie to, 3, 2, 1, nie wybucha! I co, i co, i co, i co, i co, i co? Halo? Czemu tak długo wybuchasz? Jooo! Wybuchła sekundę i jej nie ma! Ale superansko! No ale troszeczkę zostało tutaj tego pana Spike'a. Panie Spike'u, muszę wysadzić 100 TNT i wiesz co? I muszę wysadzić jeszcze inne TNT. Niech będzie, że wysadzę troll TNT. Muszę ciebie strollować, masz 100 TNT. Wow! To jest TNT... To było TNT, które wybuchnęło normalnie w sekundę! To mi się bardzo podoba, to TNT. Ale musimy wykorzystać Walking TNT, czyli TNT, które prawdopodobnie będzie chodzić, a potem idziemy zniszczyć Franka. Chociaż Frank już troszeczkę ucierpiał. Ale spoko, spoko. Na Franka mam przygotowane coś takiego, co się nazywa 500 TNT. To będzie naprawdę mocne. A to co to jest? To jest TNT, które jakoś tak chodzi. Wow, ej, ale było mega słabe. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. I wiecie co? Musimy użyć sobie TNT Domsday. Weźmiemy sobie TNT razy 10 tysięcy. Omega, to TNT musi zostać użyte na Franku. To TNT będzie musiało zostać użyte na Franku. A ja wybieram w tym momencie Chunk TNT. Chcę zobaczyć, jak to zadziała. Patrzcie to. Ej, ale uderzyło w sekundę. Co to było w ogóle? Patrzcie to. To TNT za sekundę wybuchnie. I zniszczy to całe pozostałe. O, jacie, to TNT było mega mocne. Więc panie Spike'u, z tobą się możemy już pożegnać, bo po tobie pozostało kompletnie praktycznie nic. Ale spoko, spoko, panie Franku, idziemy już do ciebie. Ty się nie przejmuj, my oczywiście wszyscy pamiętaliśmy o tobie i mamy specjalne 10 tysięcy TNT, które wysadzimy tobie na nosie, bo ty masz dużo HP w Brawl Starsie. Ale muszę się pozbyć twojego młoteczka, żeby on nam nic nigdy więcej nie zrobił. Więc użyjemy znowu Chunk TNT, bo jestem bardzo ciekawy, jak ono zadziała. Patrzcie to, Chunk TNT. 1, 2 i 3. Chunk TNT. Nowe, nielegalne TNT w Minecrafcie. Za chwilę wybuchnie. Oj, oj, oj. O nie, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ja użyłem jakiegoś Jungle TNT, które miałem teraz w rączce i wszystko zamieniło się w dżunglę. No nie podoba mi się to. O, ja cię pierdolę. Gdzie TNT zniszczyło cały młotek Franka! O jacie, dobra! Widzowie, to jest ostateczny test! 10 tysięcy TNT, żeby Frank stracił głowę! Patrzcie teraz to! W tym momencie 10 tysięcy TNT zostało odpalonych! I co się stanie z Frankiem? Czy cały Frank zostanie zniszczony w ułamku sekundy? Dajcie znać, co się teraz stanie z Frankiem! Czy Frank zniknie z powierzchni ziemi? Czy jednak zostaną jakieś maluteńkie szczątki Franka? No teraz napiszcie w komentarzu, macie dosłownie parę sekundek, bo za chwilę to nastąpi. Wielkie, ogromne BOOM! Wow! Co to się wydarzyło? Wszystko zostało zniszczone! Ale czekajcie... No, Obsidian przesrał i Bedrock? No nie, nie udało nam się pokonać całego Franka. Ale na sam finał odpalę dużo takich TNT, żeby zniszczyć wszystkie pozostałości. Po wszystkich zadymiarzach odpaliłem już jedno. Idę odpalić teraz drugie. I wszystko mam nadzieję, że zostanie zniszczone w ułamku sekundy. Patrzcie to, tutaj odpaliłem już jedno TNT, tam się cały czas odpala. Tu się odpala drugie TNT. O nie, chyba mi komputer wybuchnie tak samo jak to TNT. Nie podoba mi się to za bardzo. Ale trzeba to odpalić. Patrzcie, tam już się odpala. Tam zaraz nastąpi ogromny, ogromny wybuch. Jeszcze muszę polecieć do kota i postawić go w tym miejscu, żeby tutaj wybuchło również bardzo wiele bloków. I patrzcie teraz to, za moment wszystko, co tutaj było, zostanie zniszczone doszczętnie. Tutaj już jakiś TNT wybucha. Normalnie tam już wybuchło jedno TNT. A tutaj? A czy tutaj jest jakieś TNT, które miało wybuchnąć, a nie wybuchło? No nie wiem, dlatego postawimy 3 takie TNT i wysadzimy wszystko w jednym momencie. Oj,
Oj, chyba, wiecie co? Chyba jest jakiś duży lag. Chyba jest jakiś duży lag, bo wszystko się w tym momencie będzie niszczyło. O nie, patrzcie, ja mam ogromnego laga! Nie mogę się w ogóle ruszyć! O, co to się stało? Wielki krater się pojawił i zniszczył wszystko dookoła! Co to było? 10 tysięcy TNT! A tam się jeszcze kolejne odpalają! No dobra, jest już ciemno, stała się noc, a ja zniszczyłem wszystkich zadymiarzy z Brawl Stars! Dzisiaj chcę przetestować moich wszystkich zadymiarzy. Wy kiedykolwiek może też tak robiliście, więc dajcie znać, kiedykolwiek zrobiliście sobie takie wyzwanie, gdzie po prostu testowaliście sobie wszystkich zadymiarzy. I oczywiście pamiętajcie, żeby oglądać odcinek do końca, bo osoba, która napisze, ile gier wygrałem, dostanie po prostu demie serduszko. Dobra, ja sobie zaczynam już tutaj testować moją pierwszą postać. Jest to Griff. Nie wiem, czy grałem Griffem, może coś tam kiedyś zagrałem, ale chyba nie. Raczej wydaje mi się, że Griffem jeszcze w ogóle nie grałem, więc sobie tutaj damy pyk, pyk, pyk. Zbierzemy sobie na razie Power Cubesy, bo jestem po prostu, chciałbym po prostu tych Power Cubesów troszeczkę mieć, więc dobra, zbierzemy sobie 3. Na sam start będzie dobrze. Już tu atakujemy, patrzcie, już atakujemy, ale nie mam niestety za dużo życia. O, dobra, git, git, git. Pokonani zostali. Podoba mi się to bardzo serdecznie. Zobacz, zobaczcie, że tutaj jest jakaś postać. Ja już tam tylko nią strzelę. Ej, dobra, fajne tu jest. Podoba mi się to. Patrzcie. I pyk. Jeszcze tylko robię to i robię tylko to. Dobra, wygrałem. Pierwsza gra od razu wygrana. To mi się podoba. Wygraliśmy sobie Griffem, więc nie ma co przedłużać. Ja już szybko wychodzę i wybieramy sobie kolejnego zadymiarza. Lecimy, lecimy, lecimy. Tylko mi się coś zdegowało. O, dobra, mamy tutaj szybki jakiś star dropik, z którego nic kompletnie nie było. Dobra, mamy, zagraliśmy Griffem, lecimy sobie teraz, wybieramy Ems i lecimy, zbieramy sobie oczywiście te postacie i będziemy wybierali sobie najlepszą. Testujemy sobie teraz Ems, nigdy nie grałem chyba tą postacią, nie wiem, czy miałem na niej jakiekolwiek gierki. Zobaczymy, czy będzie mi się ona podobać, bo chcę po prostu przetestować, który zadymiarz będzie taki najfajniejszym zadymiarzem. To mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra, patrzcie to. Pyk, już pierwszy kilek zrobiony. I teraz będzie drugi kilek. Pum, pum, pum. Tylko muszę... O, patrzcie. O, nie, nie dosięgnąłem, nie dosięgnąłem. Ale ta postać jest w sumie fajna, bo ja ją już kiedyś kojarzyłem. Ona tak fajnie zatruwa. To mi się bardzo podoba. Nie chciałbym chyba na niego ulta zużywać, więc... Dobra. Dobra. Dobra, git, chyba koniec. Nie! Tak mało zabrakło! Tak mało zabrakło! Dobra, wezmę sobie tylko to. Jeszcze tylko tego Power Cubesa jednego chcę sobie wziąć. I dobra, lecimy, 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 patrzcie to. Pyk! Dobra! Pyk! Pyk! No nie, niestety padłem, ale oni dostaną jakieś obrażenia. Nie dostali, dobra. Mieliśmy dosyć dobry wynik, to byłem chyba czwarty, więc nie było naprawdę źle. Więc wychodzimy sobie. Tej gierki niestety nie wygraliśmy, ale bierzemy sobie kolejnego zadymiarza. Już graliśmy sobie Ems, więc sobie tylko czekajcie. Ja sobie może zrobię tak, że sobie to posortuję po prostu od... Posortuję to sobie od rzadkości. Mi się zdaje, że tak będzie chyba najlepiej, bo nie będzie nam się wtedy mylić. Więc sobie zaczynamy, proszę, może od Shelly. Bierzemy sobie Shelly i lecimy sobie, zagramy teraz Shelly, czyli kolejnym naszym zadymiarzem. Pyk, 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 pyk. Wchodzimy, lecimy i gramy sobie Shelly. Wiecie co, zmieniłem sobie sortowanie, bo mi się zdaje, że mogłoby nam się trochę już to później mylić, kiedy byśmy mieli po prostu zbijali sobie jakieś pucharki na tych postaciach. Więc mi się zdaje, że jak zrobimy sobie w ten sposób, że sobie po prostu po zadymiarze. Ale Shelly tak naprawdę mało zadaje, albo no tak zbliża. Musi. No nie podoba mi się to, dobra, to mi się już nie podoba w tej Shelly, że ona tak naprawdę te obrażenia zadaje dosyć słabe, patrzcie to, muszę zrobić tylko pyk, 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 dobra, pyk, to jest koniec i teraz to jest swój koniec, patrz, nie trafiłem jeszcze tobą, nie trafiłem jeszcze, zamieniłem się w jajcu jakieś, patrzcie, co to jest, czemu jestem jajcem nagle, jeszcze nie trafiam w ogóle. Nie, dobra, przegrałem, ale to była dziwna postać, pierwszy raz miałem taką sytuację, że zostałem zamknięty w jajcu. No dobra, niestety, ale Shelly, no nie dała sobie dzisiaj rady, niestety to jest dosyć lipa. Bierzemy sobie może Nitę, zagramy sobie teraz Nitą, zobaczymy jak Nitą mi pójdzie, mam nadzieję, że dobrze oglądacie, pamiętacie odcinek do końca. Nie wiem, że może potrwać długo. Dobra, mamy to, karty zadymiarz walczy za siebie, lecimy, oczywiście tutaj moja Nita, pyk. O nie, weźmiesz moje ty! Nie, czy ty wziąłeś moje... Nie! Dobra, porażka! To akurat mój błąd, bo oddałem moje Power Cubesy. To powinny być moje Power Cubesy, więc niestety, ale no, moja wina, że te Power Cubesy zostały oddane w taki łatwy sposób, więc niestety, ale lolo, nie wyszło ci dzisiaj zbyt dobrze. Lecimy sobie oczywiście z kolejnym, musimy przetestować kolejnego zadymiarza. Co to był za zadymiarz? To jest Colt chyba. Tak mi się wydaje, że to jest Colt, więc jestem po prostu ciekawy, jak to będzie wyglądać. Dobra, bierzemy sobie pyk. Oj, Colt, ale to jest na daleko. Dobra, tylko nie mogę pozwolić, żeby zabrał tego Power Cubesa.
Pewercubesa, nie zabrał tego Pewercubesa. Nie, on jest taki za mocny. Ale udało mu się, ale farci, patrzcie to. Troszeczkę się może zregeneruje i zobaczę, czy nie ma w krzaku nikogo. W krzaku nikogo nie ma, więc git, może w tym krzaku ktoś będzie. Tutaj chyba nikogo też nie ma, więc git. Zobacz, zbierzemy sobie tylko tego Pewercubesa, sobie załaduję tylko... żeby miał chociażby jedną moc, żeby jakby ktoś mnie zaatakował, to mógłbym po prostu go zaatakować również. I patrzcie to, walimy go, pu, 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 oj, pu. Oj, dobrze, udało się. Mam mało życia, więc może jakoś go tak trafię? Nie trafię, dobra. Trafiłem! Czekajcie, zbierę sobie dwa Power Cubesy, zawsze to jest jakieś dodatkowe żyćko. Idzie go zaatakować, dobra, nie no, skoro nie trafiłem, dobra. Bierzemy sobie to, zbierzemy sobie Power Cubesy, masz Broku, to jest koniec Brok. I patrzcie, teraz to, już mam ulta, zostało 3 zadymiarzy, jest po prostu jego koniec, patrzcie, pyk, 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 dobra, nie ma co w ogóle zrobić i wiecie co, tego ostatniego to po prostu pokonam ultem. Brok bardzo fajny, spodobał mi się, jest dosyć spoko, tylko muszę znaleźć tego ostatniego, bo on gdzieś się ewidentnie tutaj chowa. Dobra, patrzcie, teraz to, to jest jego koniec, a jednak go nie pokonałem ultem, no trudno, ale go pokonam w ten sposób. Dobra, to było easy, to nie było jakoś mega trudne, więc naprawdę, naprawdę się cieszę, więc dzięki, super, jestem numerem 1. Szybko wyłączamy i lecimy z kolejnym zadymiarzem, lecimy z bólem. Ból, 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 ból. Dobra, panie bólu, mam nadzieję, że to będzie twój koniec. Znaczy, w sensie ja pokonam po prostu bólem i będzie naprawdę spoko. Dobra, patrzcie sobie, mam tego bóla. Nie, ty już atakujesz mnie. Nie, tutaj jestem ból, 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 więc tutaj proszę nic mi nie robić. O, biorę sobie to. Co to jest za skill tego bóla? Czekajcie, dawaj ból. Ej, ból to jest taki rage, fajny. Dobra, ten ból jest fajny, ja mogę znowu go zrage'ować, patrzcie. Pu. Dobra, zrage'owałem. Ten ból fajny w sumie się wydaje. Jest taki, że idzie sobie, jest git, chociaż ma bardzo wolne ładowanie tych broni. Znaczy się nie broni, tylko ataków, więc słabo. I ten ból widzę, że tak atakuje tak z bardzo z różnych stron. Ale mam widzę dużo power cubesów, więc mam nadzieję, że teraz mi się uda to jakkolwiek wygrać. Ja sobie przygotuję, może tylko czy nikogo tutaj nie ma. Czy tutaj ktoś będzie, sobie oczywiście przeskanujemy. O, tam są ziomeczki. Idę do ciebie, ból, 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 ból do ciebie. Idzie, pu, 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 bul, bul, bul. Dobra, ciebie nie ma. I wielkie starcie, oczywiście lecimy w tamtą stronę. Du. I ciebie już nie ma, patrz, pyk, pyk, pyk. No nie, niestety, ale jesteś nadal. Ty, bo ty masz dobrą taktykę, Barley'u. To jest mi koniec, dobra, ból, 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 zrobił ci ból, ból, ból. Dobra, super, oczywiście wygrana, więc zapiszcie oczywiście w komentarzu, że kolejny wygrany tutaj Lolo zanotował. Mityczny Stadrup, ty kozak. A, ale tylko takie, tylko te ulepszenia. No trudno, przydadzą się pewnie. Lecimy sobie teraz z Brokiem, testujemy mojego Broczka. Zobaczymy, czy Brok będzie fajnym zadymiarzem, czy nie będzie fajnym zadymiarzem, więc na pewno przetestujemy. Zobaczymy, czy będzie się nim bardzo fajnie grało. Dobra, lecimy sobie dalej, nie ma co tutaj w ogóle się zatrzymywać. Tutaj trzeba po prostu lecieć, trzeba testować, trzeba wybierać najlepszych zadymiarzy. Patrzcie, ej, ale bomba. Ej, patrzcie to, ale bomba. Ej, to jest przecież Brok na Broka. Czy wy to widzicie? Ale go zrobiłem. Ale go zrobiłem. Koks, dobra. Wybierzemy sobie Power Cubesy, ale jest Brok na Broka. To naprawdę spoko. Co to jest taki samotny Power Cubik? To mi się nie podoba. Oj, patrzcie. Dobra. I teraz tu. O nie! Ty głupi Broku. Znaczy bólu. Patrz. Pum, dobra. Już po bólu, już po bólu. Ból i po bólu. Dobra, to widzę, że jest takie coś, że mogę sobie rzucić takiego ulta. To mi się podoba. Wiecie co? Ja tylko se... Dobra. Go sobie dojadę na szybkości, podoba mi się. O, dobra, mam wielkie starcie, to też mi się bardzo podoba. Chcę sobie przetestować może tego skina, więc patrzcie tylko to, rzucę sobie tam. O, to są rakietnice. To fajne, fajne to, dobra, super. Fajny Brok, naprawdę bardzo fajna postać. Podoba mi się, jestem numerem 1, więc naprawdę spoczko. Dobra, bierzemy sobie kolejnego zadymiarza. Brok już był, więc teraz El Primo, Somozo, El Rezon. Mam takiego fajnego skina, bardzo mi się on podoba. Jest naprawdę fajny i wydajcie oczywiście znać, czy taki odcinek wam się podoba. Jest dosyć ciekawy pomysł mi się wydaje, bo nauczy mnie to tak naprawdę nowych zadymiarzy w Brawl Starsie. Więc to jest naprawdę spoko, bo dzięki temu będę po prostu wiedział o innych zadymiarzach troszeczkę po prostu więcej. Dobra, wezmę sobie to. To jest na daleko postać, więc nie chcę z nim za bardzo walczyć. Będę się musiał ustawić gdzieś po prostu w takim miejscu, gdzie... O, będę mógł sobie na przykład... O nie, patrzcie tego. Patrzcie tego. Muszę go zaatakować, bo... No właśnie, ja tutaj nie mam za bardzo możliwości nic zrobić. Dobra, udało mi się, ale mam bardzo mało życia. Będę musiał się jakoś zregenerować, bo ja mam tylko 3 te. Dobra, czekajcie, wiecie co? Ja bym chciał... Dobra. Atakuję go. Mam nadzieję, że dam radę. El Primo Somoso! El Primo Somoso! Dobra, El Primo Somoso, mam radę. Tam jest ten jeszcze Barley jakiś głupi, nie? Czy Tanita? Dobra, daję na niego. Daję na niego, żeby go po prostu pokonać. Dobra, git, uciekam.
przeciwnik zasięgu daje od razu tam. Nie udało się. Dobra, atakuję. I dawajcie, szybko. Przegrałem? Nie, mam jakiegoś laga. Wygrałem. Ej, dobra, miałem jakiegoś logo, ale to szczęście wygrałem. Mi się zdaje, że ta gra była w ogóle fajna, kurczę. Bo to była taka gra, że faktycznie coś było trzeba już tam pomyśleć, więc to naprawdę spoko. El Primoso, teraz bijemy sobie Barleya. Zobaczymy, jak pójdzie nam Barleyem. Barley to też jest fajna postać, ona sobie tak rzuca pią, rzuca się takimi, no nie wiem, co to jest, to takie beczuszki, cokolwiek, co to ma być. W każdym razie fajnie sobie to rzuca, więc to mi się bardzo podoba. Dobra, lecimy sobie oczywiście z Barleykiem. Pyk, ale nie, dobra, czekajcie, muszę go tylko tak, o, pak, pyk, i puuu, to jest mój koniec, czy nie? Nie mam. Padliśmy w tym samym momencie, dobra, no niestety nie udało mi się, ale mi się nie udało, ale mam plus jeden, bo miałem bardzo mało pucharków na nim, więc mam plus jeden, zawsze coś. Dobra, bierzemy sobie poko loko sobie bierzemy. Zobaczymy, jak zagramy sobie oczywiście Pokiem Lokiem. Lecimy sobie Pokiem Lokiem, testujemy oczywiście Poko Loko. Lecimy. Jaki jest w ogóle wasz ulubiony zadymiarz, widzowie? Jestem bardzo ciekawy, jaki jest wasz ulubiony zadymioro. Dobra, ja go tylko z nutek biję. Szybko, możecie wynutkować ci muszę. Dobra, pyk i pyk. Dobra, i ciebie nie ma. Szybka akcja. Widzę, że mam jakieś takie duże nutki, więc to też spoko. Dobra, kładziemy sobie tu, lecimy sobie tu. O. Nie podoba mi się to, że on to zadaje mało obrażeń, bo zadaje faktycznie bardzo mało tych obrażeń. Czy ja zdążę to w ogóle zniszczyć? No, wątpię. Chociaż może mi się jakoś uda. Tylko zobaczcie, że jakaś bańka. O, dzięki! Pomogłeś mi. Dobra, nie używam sobie może tego skilla, chociaż wiecie co, na niego będę musiał. Patrz! Chociaż nie, Poko przecież leczy! Co ja zapomniałem? Że Poko leczy, ja nie mogę! Ja zużyłem skilla, który tak naprawdę mi nic nie dał, bo on leczył! Dobra, ten Poko to faktycznie chyba nie będzie dobrą postacią dla mnie. Oczywiście muszę sobie znaleźć tamtych ziomarków tylko. Sobie sprawdzę tylko krzaczorki, czy w krzaczorka nikogo nie ma, ale w krzaczorka nikogo nie ma. O, tu są jakieś ziomale. Ty, co to jest? Patrzcie, są jakieś bomby. Dobra. Ale ty, one chyba... A wcześniej co się z nim stało? Nie wiem, ale patrzcie, one chyba mój internet wywaliło albo coś, bo go pokonałem. Znaczy, nie pokonałem go, ale... O, teraz go pokonam, patrzcie. Pyk. Dobra, pokonany. I mam wielkie starcie. I wiecie co? To wielkie starcie to będzie dosyć ciekawe, bo ja nie wiem, gdzie jest ta druga osoba, która ma ze mną w ogóle teraz starcie. O, tam jest. I ma tylko... Patrzcie, dobra, pyk. Pyk. Dobra, pyk. Gdzie ty jesteś? Uciekłeś mi? Gdzie jest tu? Dobra. A, to ma chyba jakiegoś laga, albo coś takiego, ale patrzcie, pyk, wygrana, dobra. Kolejna wygrana, więc na pewno fajnie, że mamy już kolejną wygraną. Lecimy sobie znowu kolejnym zadymiarem, musimy zaprezentować kolejnego zadymiarza. Mamy teraz Rosa, testujemy sobie Rosa, na której mam hiperdoładowanie. W ogóle to jest moja jedyna postać, na której mam hiperdoładowanie. I cieszę się, bo dosyć sporo sobie teraz zacząłem grać tą postacią. Jest ona fajna, ale troszeczkę mi czegoś w niej brakuje, muszę wam powiedzieć. Bo jednak to nie jest postać, która jest taka, no mega mocna. Ona jest dobra, ale nie jest mega mocna. I patrzcie, tam jest na przykład postać, która jest na daleko, a ona jest na blisko, ta Rosa. Patrzcie, ona jest naprawdę na blisko, więc ja za bardzo nie mam nawet szans, żeby coś zrobić. Patrzcie, mogę tylko podejść. Ale, no właśnie, ja nic nie zrobię, zobaczcie, no ja nic niestety z Rosą nie zrobię, bo ja nie mam postaci na daleko i to jest minus, właśnie postaci na daleko mają przez to ogromny plus, że no po prostu są na daleko, no to tylko tyle można z tego zrobić. Dobra, bierzemy sobie Jessie i lecimy sobie z kolejnym zadymiarzem, w ogóle jestem ciekaw, ile mieliśmy wygranych już, 2, 3, 4 wygrane mieliśmy, nie wiem, napiszcie w komentarzu, wy na pewno wiecie, ile mamy wygranych, więc liczę po prostu na was, że wy wiecie, ile mamy wygranych. Dobra, lecimy sobie z kolejnym. O, mamy znowu to samo miejsce. Oczywiście pyk. O nie! Ty, zostaw mnie! Odporny byłeś! No i koniec, to jest chyba mój. Czekaj. Bo ty nie umiesz mnie trafić, ale dobra, trafiłeś mnie. A ja nie mam... Zobaczcie. Ja nie umiem trafić. I został mi... Czekajcie, bo ja mam jakieś powiadomienie. Zasłanę mi. O, jest git. Pozwól, czekaj. Czy ja radzę cię pokonać teraz? Nie mogę trafić! Patrzcie, to ale głupio gram. Dobra, dawaj to. Nie, dobra, niestety przegrałem. No to akurat mój błąd, bo nie umiałem grać tej postacią. Nie umiałem w ogóle trafić, więc to naprawdę lipa. No, nie poszło mi zbyt dobrze, niestety, w tej gierce, więc tutaj naprawdę lipa. Bierzemy sobie Dynamajka. Sprezentujemy sobie zaraz Dynamajka i zobaczymy, jaki jest w ogóle postać Dynamajka. Czy Dynamajk jest fajną postacią?
czy Dynamite postacią fajną nie jest. To mnie bardzo, bardzo ciekawi. Dobra, pyk, 4, 3, 2, 1. Dobra, wolimy od razu sobie tutaj, żeby mieć power cubesy. Pyk, 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 pyk. Dobra, dzięki, mam power cubesika. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Mam power cubesika i wiecie co? Ja sobie może tego power cubesika wezmę od tego bloka. Bo, o nie, nie wezmę go jednak. Co ty dajesz takie mocne, ty? O nie, dobra, to jest mój koniec. Już dobra, przegrałem. Nie, co to w ogóle było? To jest w ogóle tragedia, Lolo, ty jesteś dzisiaj nie w formie. Ty jesteś naprawdę nie w formie. Ten dynamitem, ty powinieneś to wygrać od razu. Z bomby, haha, bo wiecie, bo odciela bomby, haha, to powinien wygrać z bomby. Ale no nie wygrałem w ogóle z bomby, no niesamowite. Dobra, lecimy sobie z kolejnym moim zodymiarzem. Zostarcie solo mamy, super, podoba mi się to bardzo. Ale nie ma żadnych power cubesów w okolicy, co? Żadne power cubesów nie mam, czyli to żadnych power cubesów nie mam w okolicy. No trudno, no trudno, mam... A nie, tutaj mam, dobra. Ej, co to są za bombki? Aha, on takimi bombkami strzela. No nie wiem, niby fajnie, niby nie fajnie, mam mało życia. I czemu w ogóle nie pokonałem tej bombki? O, patrzcie. Ale głupio. Nie wiem, w sensie te bombki jakoś tak dziwnie lecą. Dobra, lecimy tutaj na niego. Bombki, 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 bombki. Aha, to ja muszę strzelać bardziej tam, gdzie on będzie szedł, a nie gdzie jest obecnie, bo te bombki... Jeszcze padłem. Widzicie to? Widzicie to? Nie, te postacie chyba nie są kompletnie dla mnie. Może wam się one podobają, może wy je lubicie, ale jak widzicie, no one nie są po prostu dla mnie, bo no nie wychodzi mi za bardzo jakoś, nie? No, te postacie niestety nie są dla mnie. Bierzemy sobie 8-bitowca. Zobaczymy, 8-bitowcu. Zobaczmy, jaki ty jesteś dobry. Trochę nam się zostało tych brawlerów. Chyba nie jakoś mega dużo, ale troszeczkę nam ich zostało, więc sobie testujemy oczywiście tego. Wiem, że na początku też testowałem chyba N, testowałem Griffa, więc ich nie przetestujemy po raz drugi, bo już po prostu testowaliśmy. Co to jest za postać? Ale ona też tak właśnie bije, że trzeba bardziej przetestować, gdzie ta osoba będzie szła, niż o ile strzelać typowo w nią, patrzcie. Dobra, pyk. Dobra, patrzcie. No dobra, dostałem bęcki, chodź tu. Dobra. Dobra, udało mi się, ale czekaj, bo to jest jakaś armatka. Ta armatka to też nie może być tu, patrzcie armatko, idź sobie armatko, dobra. Ale mam już dwa power cubesy, więc spoczko. Gdzie tu są kolejni jacyś moi przeciwnicy? Halo, halo, muszę was gdzieś znaleźć. O, a co to jest za skill? A to jest też jakieś rzucenie czegoś tam, więc zaraz to sobie może przetestujemy. Bo nie wiem, co w ogóle to będzie dawało, ale zaraz to przetestujemy. O, dobra. Patrzcie tutaj, strzelam tylko do jednego. I strzelam może do niego, patrz, co to daje? A, tutaj coś takiego? Czekajcie, co to jest? To jest jakieś takie... Nie mogę nawet go trafić jeszcze, patrzcie to! Jak on mnie omija dobrze! No nie! On wygra przecież! On ze mną wygra! Patrzcie! On ze mną wygrywa! Ile El Primo Somoso jeszcze? El Primo Somoso, dawaj El Primo Somoso! To może jakieś takie dziwne te... A, bo ty... Czekaj! Dobra, pyk! O nie, El Primo Somoso! Dobra, pyk! Pokonałem El Primo Somoso! I teraz pokonuję teraz tego! Tylko co mi to daje? Nie wiem, co daje za bardzo moje ulti, czy ono... Znaczy ulti, no to moja umiejętność specjalna, co ono w ogóle do końca daje? Ale patrzcie, ja mam więcej w ogóle... Dawaj go. Dobra, jest koniec. Dobra, mamy to. Dało mi się wygrać z tym 8-bitowcem. No powiem wam, że dosyć ciekawie. No nie spodziewałem się, że akurat tym 8-bitowcem wygram, bo nie wydawało mi się, że to jest jakiś zadymiarz, który jest jakiś mega, mega mocny. Dobra, zostało nam... Oj, troszeczkę nam zostało. Penny. Penny chyba dzisiaj graliśmy, Karlem dzisiaj nie graliśmy, więc bierzemy sobie bierzemy Karla. Penny mi się zdaje, że jak dzisiaj graliśmy, albo coś takiego typu. Ale jak nie zagraliśmy, to po prostu zagram sobie kiedy indziej, bo muszę po prostu teraz powybierać sobie parę tych, żeby w zadymiarze, sorki. Dobra, bierzemy sobie oczywiście Karolito, dobra, weźmy sobie to. Patrzcie teraz to. Pu. Nie przejdziesz tu. Dobra, wiecie co, Karlem nie grałem bardzo dawno, więc nie pamiętam, jak się nim gra. O, patrzcie. No i padłem jeszcze, nie grałem Karlem tak długo. Jeszcze musiałem paść, no co to w ogóle było? No nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę. Dobra, Karl, Jackie była, nie wiem, Ems była na pewno. Jackie, czy była dzisiaj? Jackie nie było, więc dobra, bierzemy sobie Jackie, testujemy Jackie. Chociaż Jackie już troszeczkę grałem, więc jestem ciekaw w ogóle, jak będzie mi teraz szło Jackie. Bo w sumie grałem troszkę Jackie, ale jakoś tak nie dużo, w sensie nie dawno nie grałem. Jackie ma takie uderzenia, okej, to jest coś takiego, więc sobie pyk.
Ale te uderzenia też są słabe dosyć, mi się wydaje, bo one są też takie na blisko. A Jackie faktycznie fajnie jakby... O, dobra, to zawalczę z nim, bo on też jest na blisko, więc może z nim się uda jakoś zawalczyć. Ale on ma dwa PR cuby. Dobra, dawaj Jackie, dawaj. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I muszę poczekać tylko, aż mi się odrodzi. Dobra, mam to. No dobra, udało mi się go pokonać, ale mi się zdaje, że więcej mi się za dużo pokonać nie uda. O, patrzcie, tu jest Bomberman, trzeba go zaatakować. Pyk, 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 dawajcie go. Dobra. To może tylko, zrobię tylko jednego power cubesa. O, daj mi cię go, bo... Daj mi go. O nie, patrz, no, mam szansę. Nie, już nie mam szansy. Albo mam szansę, tylko musiałbym jakoś tak podejść. Dobra, dawaj go. Pyk, 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 okej. Okay. I dawaj, mam szansę, patrzcie. To co jest? Czemu nic? Aha, bo ona się nie ruszyła po prostu. Dobra, dzięki za pomoc. Dobra, i teraz to już tyle. Czekajcie, ja nawet tego nie używam. I, dobra, daj. Nie, dobra, koniec mój. Przegrałem. Czy nie? 1500 życia. On ma 5000, ale ma 2500, ale ja mam więcej pary cubesów. Może jakby mi się uda teraz pokonać. Ult? Jest, mam to. Mam. Super, udało się. Dobra, easy. Fajnie, udało mi się. Fajnie, że mi się udało wygrać w końcu jakąś gierkę, więc mam nadzieję, że zapisaliście teraz w komentarzu, że kolejna gierka została przeze mnie wygrana. Dobra, dalej kolejny zadanie nasz. Który to jest kolejny? To jest Boo. Bierzemy sobie Boo, testujemy sobie dzisiaj Boo. Boo, fajnie zadanie, tak mi się wydaje. Fajnie, że on jest dosyć spoko, bo on jest właśnie na daleko, a ja lubię właśnie zadaniarze na daleko. To mi się bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy sobie dalej. O nie, czekaj. Dobra, dawaj, mam ten. O nie, ja nie mam właśnie, ja mam problem taki, że nie umiem trafiać z nimi potem. Dobra, teraz trafiłem, super, udało mi się. Mam już pierwszego kilka, lecimy sobie do niego. O dobra, ale go też ugrałem ładnie, patrzcie. O nie, tak mało zabrakło. Dobra, El Primo Somoso? To jest jakiś El Primo Somoso skin, czy co? Dobra, patrzcie to, pyk. Nie, nic ten ulti mi nie dał. Kompletnie nic mi to nie dało. O, a teraz mam to. Ale mam nadal mało tych power cubesów, mam tylko 3 power cubesy. A tam już gościu ma więcej, ma 6. Musiałbym jakoś tak ograć go, ale nie masz szans, że jakoś go ogram, bo zobaczcie, ja mu nic z obrażeń nie zadaję. Dobra, czekajcie, dawaj tu. Dawaj. Nie ma szans. Są szanse. Dobra, ale z nim już nie. Patrzcie. Nie, to blisko było. Jeszcze miałem sobie internet, a mi nie poszło, ale byłem drugi, więc nie było tak źle. Nie, no naprawdę było dobrze. Mi się zdaje, że drugie miejsce to też jest dobre. W sensie, no mogło być rzeczywiście dużo gorzej. M zgrałem, Piper dzisiaj nie grałem, więc bierzemy sobie Piperkę. Zostało już naprawdę niewiele tych zadymiarzy, więc naprawdę się cieszę. Dobra, lecimy sobie. Dzisiaj naprawdę dużo zagraliśmy, jestem w ogóle ciekaw, ile pucharków dzisiaj zdobędziemy, bo nie wiem, ile było na początku odcinka pucharków, ale czekajcie, czy... Ja pamiętam, Piper zdaje więcej odbrań z daleka, więc Piper jest taką, że trzeba ją z daleka po prostu szczelać, więc sobie bierzemy tutaj Piperkę i Piper będzie dzisiaj na daleko. Patrz to, pyk, 2500, znaczy 2600. I dawaj, 2600. Dobra, Piperka trzeba oczywiście na daleko. To jest właśnie ciekawe, że to jest taka postać, ona jest tyle spoko, że ją trzeba faktycznie na daleko. I do niej trzeba podchodzić, a od niej nie trzeba uciekać. I to jest właśnie ciekawe, a ja muszę być na wstecznym. Dobra, co się śmiejesz ze mnie? Ja się ze mnie zaśmiał po prostu. No dobra, to jest mój chyba koniec. No i to się go koniec zlotowałem. Dobra, udało mi się. Fajnie, podoba mi się to. Piperka. Oto jest zemeczek. Tylko on ma ten... Pff, co to było? Dobra, i patrzcie to. Puh. O nie. Dobra, Piperka, ale mam mniej tych. No i zrobiłem Piperkę, easy. I mam 10 power cubes, no to już mam chyba raczej wygraną w kieszeni. Tylko muszę poszukać, gdzie jest ten zadymiarz. Tu go nie widzę. Panie zadymiarzu, chodź tu do mnie. Halo, ha, jestem Piperka. Tutaj jesteś. A co to jest za ten głupi zadymiarzek? Nie wiem, nie znam cię. Chodź to. Puh. I to koniec. Elo, patrz. Elo. Ej, nie mam tego, nie mam odładowanego. Dobra, teraz się mam na hita. Elo, dobra, fajnie, Piperką wygraliśmy, więc naprawdę super. Piperka fajna też postać, podoba mi się. Nie była wcale jakoś taka
Mega dobra, ale była naprawdę spoko. BA. Dobra, lecimy teraz, bierzemy BA. Co to BA faktycznie zagra? Jestem bardzo ciekawy, co to BA zagra. Mam nadzieję, że zagra coś fajnego. O tyle fajnego, że po prostu wygramy sobie gierka. To mi się bardzo podoba. Dobra, pani BA. W ogóle jaki był dzisiaj długi odcinek. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie duże odcinki. Jest dzisiaj niedziela, więc pewnie macie dużo czasu na oglądanie tego odcinka. I jestem właśnie ciekawy, jak takie długie odcinki wam się podobają, bo ja naprawdę lubię grać w Brawl Stars i mi się Brawl Starsy podobają bardzo, lubię tą gierkę. Dobra, patrzcie to, pyk i pyk, no i pyk, no i pyk, no nie, szybko, szybko, patrzcie teraz, pyk, mamy to, udało mi się, mam dwa perfiopsy, to troszkę malutko, ale to trudno. Dobra, pyk, to co jest? Ale mocne, ona też właśnie chyba na daleko więcej zadaje. A co mi daje to? To jest też jakaś strzałka. Dobra, to, zaraz musimy to przetestować. Tylko mi się wydaje, że właśnie też BA działa tak jak Piper, że ona na daleko jakoś tak zadaje te obrażenia. Czekajcie, zobaczymy. Dobra, teraz ile zadamy obrażeń? Teraz zadamy 1500, a jeszcze tak? 1500, no dobra, to chyba tak nie działa, no trudno. Ale 1500, o tu jest, dobra, patrzcie to. Mamy to, super, mamy wielkie starcie i mamy 7 PR cubesów. Więc teraz powinniśmy to zaraz zrobić, tylko zobaczmy, gdzie to może być ten ostatni zadymiarzek. Patrzymy, może do prawej strony jest. Oczywiście tutaj, pas to, to jest mój koniec, patrz, to jest mój koniec. 1900 dostałaś, pas, to jest mój koniec. I co? Ja chyba 4000 zadałem w jednym tym? Dziwne to działa, no dobra, podoba mi się to w każdym razie. Mamy kolejną wygraną. Idzie nam naprawdę dobrze, my chyba coś tam potrafimy. Nani, czy my graliśmy Nani? Chyba tak, chyba Nani graliśmy. Nie graliśmy Edgarem, sobie bierzemy Edgara. Przetestujemy sobie Edgara, Edgarem chyba nie grałem, więc zobaczymy. I jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak mi pójdzie właśnie Edgarem. Tylko co ja odpaliłem, starcie z solo? Okej, dobra, bo tam było pokazane, że 20 graczy, a to tak naprawdę to jest 10 graczy. To mnie chyba oszukali, bo tu nie ma tyle. Dobra, czekajcie, pyk. O nie, czemu tak, Edgar, tak mało dajesz? Edgar, daj mi to. Aha, bo Edgar tak szybko bije, dobra. Ej, mu się w ogóle szybko odnawiają, dobra, idziemy szybko po nią. Nie wiem, co to jest za postać, zapomniałem, jak ona się nazywa, ale... Dawaj, pyk. Weźmy sobie perekupsika. Ona ma chyba większą ten, to, dobra. Dawaj, bijam się. Dobra, idę kolejnego. Dobra, wbiłem się. Nie! Kurczę, zapomniałem. Nie. Przegrałem. No trudno, dobra, przegrałem. No to nie trudno. Czasem też tak bywa, że trzeba przegrać. Się śmiesznie bije tymi pogłówce. No to jest faktycznie śmieszne. Dobra, Grifa grałem. Koletką chyba grałem. Tak mi się wydaje. Koletka, która to była? Nie. Chociaż nie, koletką chyba nie grałem. No, robimy koletkę. Weźmiemy koletkę, bo nie wiem, koletką chyba dzisiaj nie grałem. Nie pamiętam, bo nie pamiętam, które miałem na początku. Wiesz, miałem Grefina, miałem Ems. To były takie dwie postacie, które miałem faktycznie na początku. To mi się zdaje, że nimi faktycznie nimi grałem. Dobra, weźmiemy sobie tu, lecimy. Ale to faktycznie to działa tak, że... Okej, a co tutaj to? Nie wiem, co to... A, to jest jakaś tarcza, okej. To jest jakaś tarcza. Dobra, pyk. Dawaj. Nieś mi to, bo ja potrzebuję te power cubesiki. Power cubesiki potrzebuję. Dobra, dawaj teraz go. Nie, ty sobie tak nie robisz mi, proszę. Masz. O nie, uciekisz mi. Czekaj, ja cię tutaj znajdę. Dobra, wiesz co, teraz może wezmę tego power cubesika. Żeby mieć po prostu więcej power cubesików niż ty. I patrz to. Pyk. O, nie. Nie. Dobra. Co to było? Dobra, aż za nie mówiłem, bo nie wiedziałem, co ja głupiego zrobiłem. To było mega głupie, ja nie wiem, próbowałem walczyć, ale kompletnie mi się to nie udawało w żaden sposób. No to faktycznie, to było mega głupie. Lolą chyba graliśmy, chociaż nie, Lolą nie graliśmy. Dobra, Lolę weźmiemy sobie, spróbujemy sobie zagrać Lolą. Lola wydaje się postacią, która może być fajna, bo oczywiście ma podobny nick do Lola. Lolo. Więc może być fajna, więc zaobserwuję, bo ja bym został naprawdę niewiele zadymiarzy. I piszcie w komentarzach, ile mamy już wygranych, a jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Lolo, Lola. Napiszcie Lolo, Lola. To na pewno dostaniecie serduszko, na pewno, na 1000%, na 1000000% dostaniecie serduszko i lajka. I może nawet odpowiem wam, jak... Dobra. Mamy PR Cubesika już 2, więc naprawdę git, ale właśnie fajnie ta Lola, bo ona tak bije dużo, tak właśnie tak, dobra Nita. No mama, to jest mała, dawaj Nita. O nie, naprawdę nie trafiłem ciebie. Ty już masz miśka? Co ty Nita zrobiła, że ty już masz miśka? No nie.
Ej, dobra, nie, w ogóle nie mam obrażeń. Nie, w ogóle nie zadaję żadnych obrażeń praktycznie tą Lolą. No, jest, powiem wam, tragedia. Dobra, zagraliśmy teraz sobie Lolą, więc teraz czas, żebyśmy zagrali sobie... Gramy sobie Torą. Lecimy, zagramy sobie Torą. Tara to jest mój jeden z mitycznych. Mam jednego legendarnego. Jest to Kruk. Kruka za bardzo jeszcze nie ogarniam, bo zagrałem z nim może chyba 2 razy z tym Krukiem, albo nawet i raz. Także Kruka za bardzo nie ogarniam, ale mi się zdaje, że Kruk naprawdę w przyszłości może być fajną postacią. Wy lubicie Kruka, bo to też mnie ciekawi. Aj, Tara, to są te karciki. Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, masz to? Nie. To jest koniec, powiedz mój. Dobra, przegrałem jako Tara. To niesamowite. Naprawdę niesamowite. No i dobra, został nam ostatni zadymiarz. Ostatnim zadymiarzem, którym dzisiaj zagramy, to jest oczywiście Kruk. Lecimy sobie Kruka. Kruka mam na 5 poziomie mocy, więc no jest to dość słabiacka postać. Jeszcze nam troszeczkę brakuje, żeby mieć oczywiście 11, a może w przyszłości jakieś hiperdoładowanie by się nam udało. Dobra, lecimy sobie z Lolo Krukiem. Lolo Kruk, Lolo Kruk, Lolo Kruk. Dobra, mamy sobie pyk, 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 lecimy do tego Power Cubesika, znaczy nie jest Power Cubes, no jest Power Cubesik. A, bo Kruk fajnie tak zatruwa. Faktycznie, to jest fajne w Kruku, że on tak zatruwa. Ale, to jest czemu mi tak mocno pobiła ta postać, ja nie mogę. Nie, już to była za postać, to ciężko mi nawet powiedzieć. Ale legendarna postać to fajne, bo ona już faktycznie robi jakieś takie większe obrażenia. Czekajcie, że sobie tylko wezmę tego Power Cubesika na szybkości, żeby mieć. Pyk, 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 mam Power Cubesika. I lecimy sobie zebrać może, o, gdzieś na środku coś tutaj są, nie, tutaj nikt Power Cubesików nie zbiera. O, patrzcie, pyk, 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 co, tak mało zadają obrażeń? Czy to jest jakoś możliwe? Dobra, czekajcie. Dobra, nie wiem, co to była za postać, nawet nie widziałem, co to była za postać, dobra. Gdzie to, zbiorę sobie tylko jeszcze może tego, jednego Power Cubesika, nawet kolejnego. Nie mam w ogóle życia już, nie mam życia, czekajcie. No bardzo mało, dobra, to jest chyba mój koniec, napadłem, kurczę, ale byłem trzeci, no dobra widzowie, w każdym razie zagraliśmy chyba każdym zadymiarzem, o ile kogoś nie pominąłem, mam nadzieję, że nie pominąłem, dajcie znać, czy kogoś pominąłem i do jutrka.